Dwa powtórkowa seria, którą zapowiedziałem i dziś mam dla was odcinek, który również nie odpił się jakimś większym echem, a bardzo szkoda, bo jest naprawdę istotny i ważny. Dotyczy historii, ale takiej historii współczesnej Polski, a mianowicie 10 tajemniczych wydarzeń III Rzeczypospolitej. No i poruszam tutaj takie małe wydarzenia, o których zapewne za... Kilkanaście, kilkadziesiąt lat, dzieci będą uczyć się w szkołach. Są to wydarzenia, które otworzyły tę naszą historię, tak? To, co się dzieje teraz, a w przyszłości, będzie uważane za bardzo ważne dla ogólnej historii. I są to wydarzenia niewyjaśnione, można powiedzieć bardzo kontrowersyjne i tajemnicze. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. I przypominam, że powtórki takie wychodzą do 2 stycznia, 3 stycznia, wracamy z regularnymi odcinkami. 10 najbardziej tajemniczych wydarzeń trzeciej RP 10. Śmierć Blidy. Barbara Blida to polska polityk w latach 1989-2005, posłanka na Sejmy Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1993-1996. Nakaz jej zatrzymania wydał prokurator okręgowy w Katowicach na podstawie relacji Barbary Kmiecik mających dotyczyć powiązań korupcyjnych według prokuratorów Barbara Blida. Była podejrzana o pomocnictwo w przekazaniu łapówki w śledztwie związanym z tzw. mafią węglową Barbara Blida postrzeliła się śmiertelnie w klatkę piersiową 25 kwietnia 2007 roku podczas czynności jej zatrzymania i przeszukania jej domu w Siemianowicach Śląskich przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas działań ABW była posłanka poprosiła o możliwość skorzystania z toalety. Okoliczności śmierci byłej posłanki pozostały niejasne. W krytycznej chwili z Barbarą Blidą przebywała funkcjonariuszka ABW. 9 śmierć wróbla. Eugeniusz Wrubel to polski urzędnik państwowy były wicewojewoda Katowicki. W październiku 2010 roku córka Eugeniusza Wrubla zgłosiła jego zaginięcie. Na skutek prowadzonych czynności ustalono, iż poszukiwany nie żyje. Prokurator prokuratury Rejonowej w Rybniku przedstawił synowi Eugeniusza Wrubla zarzut zabójstwa ojca. Podejrzany w swoich pierwszych wyjaśnieniach przyznał się do popełnienia tego czynu. W toku śledztwa ustalono, że zwłoki Eugeniusza Wróbla zostały wrzucone do zalewu rybnickiego. Sprawa jest na tyle niewiarygodna, że pojawiło się na jej temat wiele teorii spiskowych, tym bardziej, że syn Eugeniusza Wróbla został uznany niepoczytalnym i trafił do zakładu zamkniętego. 8. łowców skór. Afera łowców skór to używane w mediach określenie na proceder zabijania pacjentów przez pracowników Łódzkiego Pogotowia Ratunkowego i sprzedaży informacji o zgonach zakładom pogrzebowym. Kilkudziesięciu pracowników pogotowia i właścicieli firm pogrzebowych było oskarżonych o udział w procederze handlu informacjami o zgonach pacjentów. Handel odbywał się za wiedzą Komisji Zakładowej NZZ Solidarność. 7. Mafia węglowa powszechna nazwa struktur przestępczych zarabiających na fałszowaniu świadectw jakości węgla oraz wyłudzeniach ze śląskich kopalni będących własnością Skarbu Państwa. Zyski mafii węglowej i równoczesne straty Skarbu Państwa za ostatnie kilkanaście lat działalności oceniono w 2006 roku na 50 miliardów złotych. Jakie były tego skutki? W Polsce zrobiło się drożej. Sześć Trójkąt buchacza, potoczna nazwa jednej z największych afer trzeciej Rzeczypospolitej, która pozostaje niewyjaśniona w latach 1994-1995 w wyniku działalności związanych z PSL-ministrów Waldemara Pawlaka Józefa Oleksego i Wodzimiesza Cimoszewicza, Skarb Państwa utracił kontrolę nad majątkiem, którego wartość szacuje się na 800 milionów złotych. Kiedy rząd Cimoszewicza podjął decyzję o likwidacji spółek, dokonał wymiany członków zarządu i rad nadzorczych spółek powołanych przez Lesława Podkońskiego i Jacka Buchacza. Kontrolę nad spółkami Trójkąta. Przejęło SLD i szybko zrozumiało, że może czerpać z tego korzyści. Na zewnątrz wyglądało to po prostu na brak możliwości dostępu do spółek. 5. Amber Gold, polskie przedsiębiorstwo finansowane z siedzibą w Gdańsku, powstałe 27 stycznia 2009 roku. Od 2 lipca 2012 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi zlecone jej przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów firmy co do zabezpieczenia ich lokat zakupem złota oraz podejrzenia prania brudnych pieniędzy. Podejrzewa się, że uczestnikami procederu byli między innymi posłowie platformy obywatelskiej. 4. Śmierć Lepera. Andrzej Leper to polski polityk, rolnik i związkowiec. Założyciel i pierwszy przewodniczący partii Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Zawodowego Samoobrona. 5 sierpnia 2011 roku został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie. Jak ustalono w toku zakończonego postępowania prokuratorskiego, Andrzej Leper popełnił samobójstwo. Według ustaleń śledztwa, polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii. Po jego śmierci pojawiły się również alternatywne teorie, według których polityk miał zostać zamordowany. Prezentował je dziennikarz Wojciech Sumliński, powołując się między innymi na funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasza Budzińskiego. 3. Katastrofa smoleńska. Katastrofa lotnicza, do której doszło w Smoleńsku w sobotę 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński z małżonką. Ryszard Kaczorowski oraz wielu innych. Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach polskich sił powietrznych. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie. Hipoteza zamachu była jednym z wątków śledczych badanych przez Polską Prokuraturę Wojskową. Choć aktualnie raczej odrzuca się teorię o zamachu, to ta nadal posiada wielu zwolenników. 2. Śmierć Petelickiego. Sławomir Petelicki to oficer wywiadu Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a w III Rzeczypospolitej Generał Brygady Wojska Polskiego, pomysłodawca i pierwszy dowództwa jednostki wojskowej GROM. Sławomir Petelicki zmarł 16 czerwca 2012 roku w wyniku rany postrzałowej. W sprawie jego śmierci prokuratura i policja prowadziły czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu. W czerwcu 2013 roku prokuratura umorzyła śledztwo, stwierdzając, Samobójstwo. Śledztwo było jednak przeprowadzone tak nieprofesjonalnie i pojawiło się tam tak wiele niedociągnięć, że wielu wierzy, że nie było to samobójstwo tylko zaplanowane przez najwyższych urzędników. Morderstwo. Jeden. Więzienia CIA. Więzienia CIA znajdujące się poza USA, w tym również w Polsce, służące do nielegalnego przetrzymywania osób podejrzanych przez rząd USA o terroryzm. W swoim raporcie z 7 czerwca 2006 roku, Dick Marty twierdził, że więzienia w Polsce i Rumunii istniały i zostały zlikwidowane dopiero po publikacji informacji o nich w gazetach. Miało w nich być przetrzymywanych minimum 11 więźniów, których poddawano różnym formom tortur. Jednym z przetrzymywanych miał być Halid Sheikh Mohamed Uważany za głównego organizatora zamachu na World Trade Center. Podczas pobytu w Polsce został około 180 razy poddany torturze, polegającej na kontrolowanym topieniu. Niektóre media ogłosiły, że są w posiadaniu dowodów lądowania amerykańskich samolotów, m.in. wykazów operacji startów i lądowej na lotnisku w Szymanach i książki ruchowej lotniska w Szymanach w latach 2002 i 2003 Rada Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza oficjalnie zaprzeczała istnieniu takich nielegalnych więzień łamiących Konstytucję Rzeczypospolitej i prawa człowieka. W marcu 2008 roku prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie przekazane następnie do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z działalnością CIA na terenie Polski. Dzięki zabiegu nie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!